Tour de France już bez Rafała Majki niestety. No szkoda, szkoda bardzo tej kontuzji z Greda, bo rzeczywiście no taka, można powiedzieć, przypadkowa kontuzja. Przy defekcie, ale naderwany mięsień, nie wygląda to zbyt dobrze, jednak wyścig jedzie dalej. To, co się dzisiaj działo, ten etap na zamęczenie, etap rzeczywiście niezwykły. No to, co pojechał dzisiaj McNulty, oglądałem tę relację we włoskiej telewizji, no, nie mogli się na zachwycać Amerykaninem dzisiaj. Włoscy komentatorzy, on był La Locomotiva, był Impressivo, był no wszystko, co mogli wymyśleć, opowiadali dzisiaj o Brandonie McNultym, bo rzeczywiście on pojechał chyba etap życia. To, co zrobił na przedostatnim podjeździe, to jak łykał wszystkich uciekinierów, jak odhaczał kolejnych zawodników z tyłu, jak odhaczył w końcu, no już po tych wszystkich, którzy są w czołówce, w końcu także Geraint'a Thomasa, który długo się utrzymywał, no odhaczył także Sepa Kusa, tego żelaznego, wydawałoby się, pomocnika Winigo. No i w tym momencie zaczęło się czekanie, kiedy zaatakuje Tadej Pogacar. No ale ten atak widzieliśmy na kilka metrów przed szczytem, chyba licząc na to, że zapiecze się w Winigo na tym podjeździe i że po prostu uda się te 5-10 metrów uzyskać, a później na zjeździe jeszcze mu odjechać więcej. To się nie udało, Winigo znowu przyklejony do koła, no i ten ostatni podjazd do Périgueux widzieliśmy, no już daleko z tyłu byli i Yates, i Bardet, i Godi, i wszyscy inni. Nawet ci, którzy byli w ucieczce wcześniej, widzieliśmy przez chwilę, tam gdzieś Bardet się utrzymał na kole, ale zaraz później odpadł. Niesamowity naprawdę dzisiaj Brandon McNulty i ta jego praca jeszcze później, na ostatnim podjeździe także. Widzieliśmy zjazd też jechany na całość. Tutaj już nikt nie bierze jeńców. Tutaj już nie było zastanawiania się, czy ktoś tam dojedzie z ucieczki, z przodu. Nie, tu nikt o tym nie myślał. Panowie walczą ze sobą i będą walczyli do końca. Jestem przekonany, że kolejny etap górski będzie wyglądał podobnie, ale liczę na to, że Pogacar, no chyba, że nie ma siły, bo dzisiaj w końcówce miałem wrażenie, że on po prostu nie miał siły, że plan był inny. Plan był taki, żeby jednak zamęczyć Winigo, a Winigo nie dał się zamęczyć. Zresztą jego też dzisiaj nie mogli się nachwalić. Komentatorzy mówili, że Duńczyk jest marsjano, że ekstraterrestriale, no wszystkie też wymyślali dla niego dzisiaj określenia, bo rzeczywiście jedzie niesamowity wyścig i to fajnie, że Winigo ma żółtą koszulkę, bo gdyby miał ją Pogacar, to myślę, że ten wyścig wyglądałby inaczej, a tak mamy emocje gwarantowane naprawdę do samego końca, bo ja wierzę w to, że jeszcze ten ostatni górski etap to też będzie nieprawdopodobna walka. Panowie właściwie nie mają już drużyn. Widzieliśmy, no dzisiaj był ten McNulty, który pojechał, jak powiedziałem, etap życia najprawdopodobniej. Zobaczymy, czy będzie miał siłę na jutro. Zobaczymy, czy Sepp Kuss się zregeneruje. Czy też rzeczywiście to będzie walka jeden na jeden. Takiej walki chce Pogacar, ale na taką walkę jest też gotowy Winigo. Także piękny wyścig. Szkoda, że bez Zgreda, ale naprawdę emocje fantastyczne. Fantastycznie to się ogląda. Także tu we Włoszech, gdzie lepiej by się pewnie Giro oglądało, ale ten Tour też ogląda się nieźle. A komunikat dzisiaj krótki z mojego ulubionego baru, gdzie codziennie rozpoczynam dzień od kawy, czyli no jak może być w Ludce? Kawę Puccini.